Proszę Państwa, a więc widzimy już pierwsze wojska konnicy, która nam się pojawia na naszym polskim ćwiczeniu. A to jest sygnał, że już za chwilę będziemy rozpocząć dokładnie, a także planowo odbić Lęborg i te nasze tutejsze ziemie. No i proszę Państwa, sprawa wyglądała tak, że jak to zawsze bywa, przywódcy z jednej i drugiej strony byli szpiegowie. Tutaj akurat bardzo dużo się działo, jeżeli chodzi o ludność, która wspierała właśnie wojska krzyżackie. No i tutaj Piotr Dunin, kiedy przybył pod Pusk, jednak wiedział, że wojska krzyżackie szykują się do obrony. On tymczasem czekał na wsparcie, jeżeli chodzi o wojska Królestwa Polskiego, które miały przybyć i pomóc mu właśnie odbić Pusk z rąk krzyżackich. Sytuacja potoczyła się tak, że krzyżacy, wiedząc właśnie od chłopów kaszubskich o tym, że taka ofensywa się szykuje, postanowili natrzeć na wojska polskie. I jak to w życiu bywa, każdemu zależało na tym, żeby sprawę rozwiązać z jednej strony jak najszybciej, z drugiej strony jak najpóźniej. Czyli jedni czekali na to, żeby dostać wsparcie, drudzy czekali na to, żeby... które łączyły nas między innymi z Żarnowcem. Tutaj w tych rejonach rozbili się krzyżacy. Uwarunkowanie terenu jest takie, że w momencie, kiedy chłopi kaszubscy zatarasowali drogi, widząc przewagę krzyżaków, wodzowie, jeżeli chodzi o wojska, zarówno po stronie polskiej i krzyżackiej, czyli Piotr Dunin i Fritz Ravenek. Ta bitwa była niezwykle ważna ze względu na to, co działo się dalej. Ona niejako przeciążyła te losy na stronę, którą to się dowiemy. Widzimy taki szyk obronny, który szykuje się ze względu na kolejny ostrzał, czyli robimy przejście, robimy miejsce do tego, żeby strzały z rusznic padły i dopiero po wspólnym ostrzelaniu można ruszyć do dalszej bitwy. Możecie Państwo także zauważyć, że nie wszyscy biorą pełny udział w bitwie, nie wszyscy walczą ze sobą. Jest na przykład chorąży. Chorąży z chorągwią białą z czarnym krzyżem strzałów, które naprawdę potrafiły siać spustoszenie, chociaż nie były one zbytnio efektywne z prostego powodu. Ciężko było nimi trafić, tak prawdę mówiąc, to nie jest tak jak teraz, nie było celowników. Walka działa się na żywo i ustawianie to było niejako strzelanie trochę na oślep. Jednak użycie większej ilości takiej broni potrafiło naprawdę i znieść. I im należy się wielka chwała. Kiedy o własnych siłach są w stanie zejść normalnie, wyglądało to tak, że w dużej mierze właśnie tak jak oni polegli, tak później ludność ze Świecina musiała niejako uporządkować to pole. Spoczywają. A więc proszę Państwa, tak wyglądała historia, tak wyglądało to, co działo się pod Świecinem.